Rekordowy budżet uchwalili radni gminy Haszlach. Tak dużej puli wydatków nie było tu jeszcze nigdy. Jest to, uważam, budżet zrównoważony, który pozwala na realizowanie wszystkich działań związanych z gminą, a także realizować wiele inwestycji w naszej gminie. Bariera 30 milionów w tym roku, w tym budżecie została przekroczona i tak tylko chciałem powiedzieć, że na przykład w 2002 roku, kiedy zaczynałem, by to niecałe 12 milionów, w 2006 jest to 16 milionów, rok 2010 zamknął się kwotą 26 milionów. Teraz mamy ponad 30 milionów. Racjonalna gospodarka finansowa pozwoliła nam po prostu zaoszczędzić pewne pieniądze i w tej chwili możemy sobie pozwolić na większe wydatki niż przychody, pokrywając właśnie ten niedobór ze środków z lat ubiegłych, które tam były też w rezerwie zgromadzone. Znaczna część budżetowych wydatków będzie przeznaczona na poprawę infrastruktury drogowej. Na infrastrukturę drogową w tym roku przeznaczamy ponad 2,5 miliona złotych. Mam tu na myśli remonty cząstkowe dróg, nowe nawierzchnie, budowa chodników, oświetlenie. Więc to są dosyć spore pieniądze jak na naszą gminę. Ulica Zamkowa, no wielokrotnie żeśmy składali wniosek na dofinansowanie tzw. Schetynowego. No, z braku pieniędzy nie dostaliśmy dofinansowania. Część tej ulicy żeśmy zrealizowali z własnych środków. W tym roku chcemy przeznaczyć tam kwotę w granicach 250 do 300 tysięcy i dofinansowanie z FOGR-u. Z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i jest szansa dostać dodatkowo 100 tysięcy. Tak samo ulica Graniczna w Haszlachu też będzie dofinansowana z FOGR-u, natomiast ulica Parchów ze środków własnych. Ponadto Haszlach dołoży 550 tysięcy złotych do remontu dróg powiatowych. Na mocy umowy zawartej między powiatem a gminą Haszlach zajmie się wykonaniem chodników. Zostanie dokończony chodnik w Zamarskach, kładka w ciągu ulicy Cieszyńskiej w Pogwizdowie oraz zaplanowano wykonanie projektu i rozpoczęcie budowy chodnika w Brzezówce. Obok dróg ważnym punktem w budżecie są miejscowe szkoły i przedszkola. Chcemy w tym roku zakończyć przebudowę szkoły w Zamarskach i tam na ten cel jeszcze na dokończenie tej inwestycji w tym roku przeznaczonych jest w tym budżecie prawie 600 tysięcy złotych. W ubiegłym roku żeśmy rozpoczęli takie prace wstępne przy rozbudowie przedszkola w Pogwizdowie. Te prace są kontynuowane. W tym roku ogłaszamy przetarg już na całość tego obiektu. Inwestycja będzie zakończona w 2015 roku. Radni gminy Haszlach nie zapomnieli również o kanalizacji. W poprzednich latach bardzo mocno zainwestowaliśmy w gospodarkę ściekową. Sołectwo Pogwizdów jest w całości skanalizowane. Była dokonana budowa dwóch oczyszczalni ścieków. Niestety teraz już trzeba znowu włożyć nakłady na remonty, na modernizację i w tym roku także przeznaczamy na ten cel ponad 400 tysięcy na modernizację, na remont tej oczyszczalni, żeby po prostu spełnić standardy, wymogi, które są narzucane nam przez ochronę środowiska. Oprócz tego jeszcze wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków. I każdy, który spełni takie wymogi, może liczyć na dofinansowanie w wysokości 2000 zł, a także do usuwania azbestu. I sukcesywnie mieszkańcy po prostu korzystają z tego dofinansowania, gdzie też jest przeznaczone 2000 zł na usuwanie azbestu. Wielu mieszkańców korzysta z tego dofinansowania. W budżecie zaplanowano ponadto dodatkowe wsparcie dla strażaków z OSP w Haszlachu. Ja się cieszę bardzo, że Rada ze zrozumieniem do tego podeszła i rzeczywiście wspólnie z gminą Zebrzydowice, bo komisariat w Zebrzydowicach obsługuje gminę Zebrzydowice i Haszlach i tutaj z panem wójtem Kądziołką po prostu doszliśmy do porozumienia, że trzeba wesprzeć naszą policję i dofinansować. Jest szansa, że 50% dołoży policja, 50% my i jest szansa, że w tym roku komisariat w Zebrzydowicach wzbogaci się o nowy samochód. W 2014 roku w Kończycach Wielkich powstanie obiekt dla sportowców. Rozpoczynamy w tym roku budowę domu wielofunkcyjnego dla sportowców w Kończycach Wielkich. Jest tam przeznaczona kwota
na ten moment 200 tysięcy, mamy, chcemy to także realizować ze środków zewnętrznych, mamy złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie. Hanna Blokesz-Bacza, portal OX.pl.